Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 14 grudnia i rozpoczynamy 14 vlogmas. Mamy w sumie już godzinę 14, ale ja póki co nic ciekawego nie robiłam z racji, że miałam lekcję do 14.25. I teraz zabieram się za montowanie vlogmasa, żeby dzisiaj był na 16-17, coś takiego. I dzisiaj możliwe, że zrobimy pierniczki, bo mam dzisiaj sporo czasu, nigdzie się nie wybieram. Także możliwe, że zrobimy dzisiaj pierniczki, ale jeszcze zobaczymy. I co? Zaraz może jeszcze zanim zmontuję filmik, to może najpierw otworzymy sobie kalendarze, albo w sumie później otworzymy. Ja najpierw zabieram się za montowanie filmiku. I co? Takie są plany na dzisiaj, także... Ja lecę to robić i widzimy się później. Błagam was, nie zwracajcie uwagi na moje ultra totalnie krzywe kreski. Pewnie przez to, że to powiedziałam, to teraz jeszcze więcej osób zwróci uwagę. Ale mniejsza z tym z racji, że otwieramy kalendarze adwentowe. Dzisiaj nie otworzymy ani skarpetek, ani świeczek z racji, że jest dzień parzysty, a my skarpetki i świeczki otwieramy w dni nieparzyste. Ale za to otwieramy Kindera i dzisiaj otwieramy, moi drodzy, 14 okienko, już 14 okienko, już minęło 2 tygodnie, odkąd nagrywam daily. Wow! No i jeszcze ani razu się nie podam, ani razu filmik nie był po 20, za każdym razem był, także jestem z siebie dumna. Dobra, okej, 14 okienko. I dzisiaj mamy Kinder niespodziankę. Nice, najlepsze w całym kalendarzu. Milka, od razu znalezione, szybkie oko. I dzisiaj mamy jakiś wóz strażacki, ciężarówkę. Ritter Sport. Choco Crisp. Ten smak też już był. Uwaga, zaraz czas na żółte czekoladki. I 14 mamy tutaj i jest to, uwaga, najlepsza klasyczna czekoladka. Rituals. I dzisiaj znowu jakieś małe okienko. Trochę przykre, ale dobra, zobaczmy co tym razem. Dzisiaj mamy Shower Gel, czyli żel pod prysznic. I zapowiem, że te okienka tak się ciężko wyciąga, że hit. Mam ołówek. Zobaczmy, jak pachnie dzisiejszy żelik. Tak, i pachniała właśnie tak. Jezu, cudownie. Myję się tym dzisiaj. Boże, Malediwy. Albo Meksyk, albo w Malediwach. Albo na Malediwach, albo na Meksyku był taki zapach. Ale jest chyba w Meksyku jednak. Jezu, jest przepiękny. Ja się dzisiaj tym myję. Wszystkie wspomnienia mi wrócą. I ostatni adwent kalendarz jest to Sephora i dzisiaj 14 okienko mamy tutaj. I o, jakieś duże, takie chyba największe. No, prawie największe razem z 9 i 21, uwaga. Ło, otworzyłam prawie 21, ale nie zaglądam, obiecuję wam. Okej, okay, co my tu mamy? Cleanse, Gentle Cleanse Face and Mask. Czy mamy tu jakiś żel do mycia twarzy? Sojowy żel oczyszczający do twarzy i oczu? Uwaga, pachnie ładnie. Ale serio, czuć przez opakowanie. Ładnie pachnie, ale wiecie co, ja nie będę tego otwierać, bo pewnie to komuś oddam. A zobaczcie, jest tych rzeczy już tutaj kilka. Nie wiem, czy wszystkie to są te takie do oddania, ale póki co mi się tutaj zbierają i zobaczymy po prostu później. Don. Wszystkie kalendarze otwarte. Ja teraz przydałoby się, żebym przebrała się w końcu w piżamie, bo jestem cały czas w piżamie. Ale dobra, słuchajcie, gadałam o głupotach, także czas już odłożyć te kalendarze. To jest najgorsze zawsze w tym otwieraniu kalendarzy, że to powrotem znowu trzeba przenieść na tą klatkę. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tuż za wielojęzyczny kanał, no nie wiem. Ja więc przebrałam się na edycję świąteczną. Uwaga, uwaga. Fokus! Tak się prezentuje. Mam na sobie taki golfik, tylko ogólnie on jest teraz złożony na pół. Z Bershki, do tego mam takie dresy. Mama je kupiła chyba dzisiaj w New Yorkerze. Te uszka są z Sinseya. No i tak się prezentuje Aroje. Tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit. Przebrałam się dopiero o godzinie 18. Nie wiem, czy to za dobrze. Znaczy 17.30 jest chyba. Tak, aktualnie dodaje mi się filmik, tylko kurde, mam tak sobie internet, że skacze mi od 10 do 40 minut. Otworzyłam okno, bo jest dość duszno. Idziemy dzisiaj robić moją pierniczki. Tak.
Także tak. No nie wiem, co mam zrobić, żeby ten filmik się szybciej przesłał. Jakoś mi tak. Mogę się jeszcze spróbować połączyć z internetem domowym, ale teraz to już w ogóle mam wrażenie, że wskoczy z 45 minut. Właśnie u mnie najgorszy problem, jeśli chodzi o montowanie, dodawanie, nagrywanie filmików, to najgorszy jest internet, bo ja zawsze muszę tak o, z komputera przesyłać sobie na telefon i puszczać filmik z telefonu połączona na internecie z telefonu LTE. Bo jeśli chodzi o mój internet, to tak o, jak przesyłam z komputera na Wi-Fi, to jest totalnie w ogóle najgorzej, pokazuje mi 10 godzin, czasem nawet 40 godzin, także masakra. Jak jestem połączona na telefonie Wi-Fi, to zależy od dnia. Dzisiaj na przykład lepiej działa mi na Wi-Fi niż na LTE, bo teraz będzie przesłać się tylko 3 minuty już. Także na telefonie jeszcze czasem Wi-Fi jest dobre. Na komputerze LTE jest beznadziejne, bo wiecie, nie wiem od czego to zależy. Na telefonie jest lepsze, na komputerze gorsze, jak wiecie, udostępniam sobie z telefonu na komputer. Także jest takie średnie, a najlepsze to już w ogóle jest LTE na moim telefonie, ale to na przykład jak jestem we Wrocławiu. Jak jestem we Wrocławiu, to filmik potrafi się dodać cały w 3 minuty na moim LTE. Tutaj w domu mam troszkę słabszy zasięg, więc to LTE troszkę wolniej działa. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale zmieniłam zdjęcie profilowe i mam wrażenie, że jest śliczne. Zmieniłam je na wszystkich mediach społecznościowych, na Instagramie, na YouTubie, na TikToku. Także wszędzie jest zmienione, nawet na Gmailu zmieniłam i po prostu mi się tak podoba. Tak się prezentuje w ogóle, ta liczba jest taka piękna. 100 tysięcy. No a tak się prezentuje to zdjęcie profilowe. Jest śliczne. W ogóle na YouTubie też się tym nie chwaliłam, ale jakiś czas temu dostałam już znaczek. Osoby, które mają mnie na Instagramie, to wiedzą, a osoby, które mnie nie mają na Instagramie, to nie wiedzą. No i usunęłam też ogólnie... Wow, halo, halo, jasność. Okej, a więc usunęłam też zdjęcie w tle, bo wcześniej miałam takie, jak jestem ja, ale ono było strasznie różowe i nie pasowało do, po pierwsze, tych miniaturek vlogmasowych, a po drugie ogólnie jakoś tak, nie wiem, troszkę za różowo tutaj było. No i oprócz tego miałam też później taką po prostu jakby szare tło z napisem Wiktoria Łącka. I mi się to dość podobało, ale jednak stwierdziłam, że to jest takie średnie i dopóki nie będę miała żadnego jakiegoś fajnego baneru, może poproszę kogoś, żeby mi zrobił, może ktoś będzie mi chciał zrobić za jakieś tam drobne pieniądze, może sobie sama zrobię, ale póki co usunęłam sobie, no i nie ma tego baneru i wydaje mi się, że też wygląda to dość spoko, tak dosyć minimalistycznie. No w ogóle teraz jest tak świątecznie na moim Instagramie, wygląda to super. Fajnie, podoba mi się te miniaturki, które się zmieniają, że wiecie, zielony, czerwony, zielony, czerwony, zielony, czerwony. Ale wiecie co? Stwierdziłam, że jeszcze w tym roku zostanę przy takich jakby czterech zdjęciach na miniaturce, ale już w przyszłym roku planuję zrobić tak, że będzie, jeżeli będę nagrywać w przyszłym roku, zobaczymy, co przyniesie ten rok. Ale planuję tak, że jak będzie już kolejna edycja, to raczej będę robiła już tylko jedno zdjęcie. W ogóle chciałam wszystkie miniaturki zmienić na jedno zdjęcie, ale stwierdziłam, że nie, no że jednak zostawię. Że będą cztery zdjęcia, jakby wiecie, że tu, tu, tu i tu. A w ogóle dajcie znać, jak wy wolicie. Wolicie, jak jest jedno zdjęcie, czy jak są cztery zdjęcia. Bo ja do tej pory lubiłam cztery zdjęcia, ale tak stwierdziłam, że w sumie na tych czterech zdjęciach bardzo mało widać. Ciężko na przykład, jak jest jakieś fajne zdjęcie, które chciałam, żeby było, zajmowało najwięcej miejsca, to ja zawsze daję go w lewym górnym rogu, bo tam jest najlepiej to wszystko widoczne. No i to jest najczęściej, jak jest jakiś główny temat filmiku, to on się pojawia w lewym górnym kwadraciku, prostokącie. No to od razu wam mówię, bo to jest taka dość ciekawostka. I co? Już jest przetwarzanie, także gituwa. No i co? Widzimy się zaraz. Robię unboxing pierniczków. Mamy... Co to jest? Słoń? Patrz, tu ma trąbę. Ha. Jak jakiś ktoś też tam rzucał na TikToka i mówi tak. Mamy... Zobacz, to jest chyba dzwoneczek. Tak, że tam jakiś dzwoneczek, nie? A tam ojciec... No co, ten dzwoneczek? No zobacz, tutaj takie coś. A no rzeczywiście dzwoneczek. Zrobili dzwoneczki, przychodzi dziecko. Czemu to jest do koronagami? To nie był żaden dzwoneczek, to było coś innego. I uwaga, jeszcze mamy drugą niespodziankę. Co tym razem? Zgaduj. Z różnych paczek brałam, więc może być coś innego w porządku. Zgaduj, co tym razem? Zgaduj. Bo mi wrzucisz. Zgaduj. Serduszko, kwiatek. Kot. I proch. Miska. Jeden proch. Ale pachnie.
Teraz dosypujemy jeszcze, żeby ładnie pachniało jeszcze lepiej, to przyprawę korzenną do piernika. Moi drodzy, zobaczcie, to już pierwsza tura gwiazdek. A tutaj mamy gwiazdy z okienkami. I tak, i są to jakby po prostu takie gwiazdki większe. I mama to wycięła takim jakby... Czym ty to wycięłaś, te kółeczka? Pojemniczkiem. No, takim czymś od lekarstwa mama wycięła. I wsypałyśmy tutaj pokruszone takie miętowe laseczki. I będą właśnie takie pierniki z okienkami. A to jest mój pieróg. Tak wyglądają pierniczki z okienkiem. Proszę bardzo. Trochę bardzo się to klei do zębów, ale da się zjeść. Tutaj mamy już ostatnią turę i tutaj w piekarniku jest jeszcze przedostatnia tura. I dość mało wyszło w tym roku pierniczków, ale to dlatego, że w tym roku zrobiliśmy z dwóch paczek, a zawsze robiliśmy chyba z czterech, jak z Martyną robiłam. Ale będziemy jeszcze w niedzielę robić pierniczki. Także z tej tu niedziela i będą wtedy też pierniczki. Ok, więc tak się prezentują gotowe pierniczki. Ja zrobiłam tylko kilka, tam jest reszta, bo jest już dość późno, a ja jutro, wiecie, mam i szkołę i muszę jeszcze kilka rzeczy zrobić i jutro też jadę o 13 na rzęsy, także nie chcę jakoś mega późno, do późna robić tych pierniczków. W ogóle już ostatki, takie ostatki, które ledwo dosłownie wyciekałam i już tak stwardniał ten, to zrobiłam to mama i tata, bo po prostu już nie wiedziałam, co zrobić, już tyle pomysłów wykorzystałam i po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić, więc napisałam po prostu mama i tata, więc może sobie rano zjedzą. Tutaj jest też dla Kariny, jutro jej zaniosę na rurkę. No i co? I tak to się prezentuje. Moi drodzy, w tle Aro pije wodę, ale słuchajcie, jest druga w nocy. Znowu, osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że sobie postanowiłam, że nie będę późno szła spać, a codziennie kończy się to tak samo, ale tym razem w szlachetnym celu, bo nie oglądałam ani żadnego filmu, ani nic w tym stylu, tylko montowałam vlogmasa i właśnie go skończyłam, także dogrywam już tylko końcówkę i lecę spać, a więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vlogmasa, widzimy się już jutro, do zobaczenia i cześć!